Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym przytniemy sobie porzeczki czarne. Porzeczki czarne można przycinać w różnych terminach. Pierwszy termin jest to termin po zbiorze owoców. Może być także termin jesienny, termin zimowy oraz na przedwiośnie. Mamy teraz 25 lutego, więc tak jakby tutaj łapiemy przełom cięcia zimowego i przedwiosennego. Natomiast tak patrząc na te krzaki porzeczek, one są już prawie gotowe, żeby rozpocząć wegetację. I tak naprawdę myślę, że cięcie w miesiącu marcu już by było zbyt późne. Takie cięcie, kiedy wegetacja ruszy, bardziej zaszkodzi porzeczkom, aniżeli je wspomoże. Dlatego też w ubiegłym roku ja nie zdążyłem, nie wyrobiłem się z takim wiosennym przycięciem porzeczek, po prostu je zostawiłem tak jak są. Dlatego troszeczkę roboty przed nami. Przytniemy sobie te porzeczki i zobaczymy, jak to będzie wyglądać po skończonej pracy. Zapraszam. To, co w ogóle przycinamy, mówiliśmy to już w innych filmach przy przycinaniu innych roślin. Natomiast jeszcze może powtórzę podstawowe rzeczy. Najważniejsze jest to, żeby zadbać o odpowiednie warunki sanitarne, usuwając pędy chore, porażone przez choroby. Pędy, które znajdują się w środku, krzyżują się ze sobą, tak, które powodują, że dostęp światła do wcierający do rośliny będzie ograniczony, tak, nie będzie mogła ona sobie tutaj fajnie korzystać z dobrodziejstw słońca. Krzew przycięty będzie bardziej przewiewny, więc tutaj ograniczamy ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. No i przede wszystkim pobudzamy, wycinając stare pędy, do produkcji nowych oraz do tego, żeby nam ładnie wszystko owocowało. I to jest tak naprawdę jeden z podstawowych naszych celów przy cięciu, żebyśmy mieli korzyść z owoców, które nam wyrosną, żeby było ich jak najwięcej. Co do zasady, w porzeczce nie powinno być pędów starszych niż 3-letnie, czyli pędy 4-letnie nie powinny już występować. Pędy można rozpoznać po kolorze, oczywiście najjaśniejsze pędy będą jednoroczne i im pęd starszy, tym będzie ciemniejszy. Na najmłodszych pędach, tak, jedno-dwurocznych, będzie bardzo dużo pąków. Rozpocznijmy zatem cięcie. Najlepiej co prawda jest rozpocząć od części zewnętrznych, natomiast w pierwszej kolejności skupimy się na pędach bardzo starych i takich, które się tutaj nam przewieszają, pokładają. Pierwszy pójdzie ten, bo po pierwsze nie dość, że jest bardzo stary, to pokłada się na drugi sąsiedni krzak. Wycinamy tutaj jak najniżej. Kolejny staruszek też się tutaj znajduje. Niektóre pędy będą wyłamywać się same, bo zwyczajnie będą martwe. Jeszcze tutaj w kwestii, że tak powiem, formalnej, najwięcej owoców jest na pędach jednorocznych lub dwuletnich, które wyrosły u podstawy, bądź wyrosły jako odgałęzienie na starszym pędzie. Co do zasady, powinniśmy zostawić około 15 pędów. Mądre księgi też mówią, że powinniśmy pozostawić około maksymalnie 6 pędów jednorocznych i tak od 3 do 5 pędów dwuletnich i 3-letnich. Tutaj widzę, że mało mamy pędów jednorocznych, które wyrosły nam u podstawy. Część też wyrosła w środku, co nie jest fajne. Najbardziej takim pożądanym wyglądem krzewu porzeczki jest taka sytuacja, w której pędy rozgałęziają się w kształcie litery V. Lecimy dalej, pracujemy na tym, co mamy.
również co do zasady powinno się wycinać do 20% krzewu, natomiast kiedy krzew był zaniedbany nawet do 50%, 30-50%. Oczywiście to takie mocniejsze przecięcie będzie skutkować mniejszym owocowaniem, no ale to jest cena, jaką zapłaciliśmy za to, że nie zadbaliśmy o krzew wcześniej. Staramy się wycinać także pędy, które są uszkodzone, nie tylko te chore, ale też na przykład poobdzierane skory, które widać, że są nadłamane. Z nich już raczej nie będzie pożytku, mimo że może rosną we właściwym miejscu. Ale wreszcie mam ryzyko tego, że krzak będzie porażony chorobami. O, tutaj na przykład samo odpadło, nic nie zrobiłem. Tutaj podobnie, najstarsze też wycinamy. I tak jak widzicie tutaj na przykładzie pędów starych, które obciąłem, żeby pokazać, tak naprawdę nie łapie nam trochę ostrości, ale zobaczcie, że na samych końcach jest dosłownie po kilka pąków. Jest to co prawda rozkrzewione, ale ładne by to nie było. Też wycinamy wszystkie starocze. Pożytku z nich nie będzie. Brak przycięcia w uprzednim roku, tak jak mówiłem, również się zemści. O, na przykład ta sama odpadła. Akurat w tej ostatniej, która jest najmłodsza, relatywnie najwięcej chyba wyrosło takich odrostów samodzielnych od podstawy, to znaczy nowych pędów. Martwi trochę to, że w pozostałych tych pędów jest mało, nie wybiły, ale to jest efekt zaniedbania w roku poprzednim. Martwy. To zostawimy, ale to obetniemy, bo wrasta do środka. To niby ładne, ale też rośnie pionowo. Zakończyliśmy nasze przycinanie. Ze stanu pożyczek jestem średnio zadowolony, dlatego że było mało przyrostów jednorocznych, które wyrosły bezpośrednio u podstawy. Było ich zaledwie tyle, że nie trzeba było nic przycinać. Tak, czyli tam było około 5-6 nowych przyrostów, nie było ich więcej. Miejmy nadzieję, że dzięki tegorocznemu przycięciu pojawią się nowe przyrosty.
i porzeczki jeszcze trochę nam posłużą. Natomiast generalnie są to krzewy już dosyć stare, więc nie zdziwię się, jeżeli tak jakby trzeba je będzie zastąpić. No ale cóż, widocznie tak musi być. Co jest pocieszające, udało się uzyskać kształt zbliżony do litery V. Usunęliśmy tutaj bardzo dużo takich uszkodzonych pędów wyrastających ku środkowi, krzyżujących się. Te porzeczki są teraz o wiele bardziej przyrzedzone. Zbliżyliśmy się tutaj do tych 15 pędów. Też nie szalałem za mocno i nie przycinałem tego, co pozostało jeszcze wyżej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że coś zaowocuje, że będę mógł się zmienić efektem tego owocowania. Na pewno trzeba je będzie jeszcze za niedługo nawieźć, żeby sobie pobrały trochę składników pokarmowych. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. Cześć!